A jeżdżę? O, tam policja. Jau, siemano mordeczki, w kolejnym odcinku na kanale sobie wykorzystamy trochę pogodę, bo wyszło słońce. Bo jak wyszło słońce, to jest sucho, a jak jest sucho, to można zrobimy sobie rundkę, tylko jeszcze nie mam pojęcia gdzie. Wyczaiłbym najpierw jakiś parking, żeby można było w miarę spokojnie polatać tam sobie chwileczkę. Wow, gościu, nie zimno ci? Nawet sobie skręcimy tutaj w lewo, bo szczerze powiedziawszy nie chce mi się jechać cały czas prostą drogą. No tylko dlatego, że jest trochę chłodno i im szybciej jadę, tym bardziej mi zimno. Pojedziemy tak, żeby nie jechać szybko. O, miałem szybko nie jechać, ale się nie da inaczej. Ups. Jestem lajkiem, jeśli chodzi o winkle. Tego winkla mógłbym szybciej zrobić na gumie niż na dwóch kołach, naprawdę. Boję się odwijać na winklach, bo mam taką zrazę kiedyś, jak deszcz sobie padał, to opona mi lubiła uciekać. I teraz naprawdę mam taki strach przed tymi winklami, że czasem nawet redukuję do dwójki. Trochę głupota, bo wiecie, to nie ma szans, żeby raczej oponę, że tak powiem, uślizgło przy takiej prędkości małej i takim małym poziomie nachylenia. To tak jak z jazdą na gumie, nie? Ktoś się uczył na gumie latać, ten wie, że jest takie uczucie na samym początku, że podnosisz na gumę, podniosłeś najpierw słabo, potem podniosłeś coraz wyżej i wydaje ci się, że to już był taki pion, że jakbyś nóg nie wystawił do tyłu, to by cię zmiotło z planszy. Tu jakiś parking niby jest, ale przed jazdą najpierw sobie popowiemy parę rzeczy. Jedną z nich jest właśnie sytuacja z moim handbrake'iem. Sytuacja z handbrake'iem wygląda tak, że go założyłem, ale go po prostu nie używam, bo się do niego nie przyzwyczaiłem. I wszystkie sit-standy, jakie robię, kombosy, to są po prostu bez użycia handbrake'a. Wiadomo, zawsze sobie palec na nim trzymam, żeby w razie czego się ratować, ale jako tako, żeby tak latać cały czas z nim, to do tych zwolenników nie należy. O, dobra, to zaczniemy sobie tutaj trochę. O, coś siadło. Nawet spoko siadło. To spoko. Mi się to podoba. Zaczynam sobie z nogą na tym, na ziemi, bo po prostu mi jest tak łatwiej. Bo muszę najpierw złapać ten pochył, dopiero wtedy mogę nogę zabrać. O. Łapię ten pochył. Nogę zabieram, nie? Ale też tutaj jest krzywo, bo tu jest tak pod górkę bardziej. I jest też trochę ciężej. O, widzicie. Pod górkę. Pod górkę i wiecie, motocykl po prostu się zatrzymuje. Jakoś mi to lepiej wychodzi, ale to nadal nie jest to samo. Przerzucę się na aparat na chwilę. Dam spokój temu GoPro, jak na razie. I spróbujemy sobie perspektywę z aparatu sobie strzelić, więc szybkie przejście i lecimy dalej. Coś siadło, wiecie, ale no, ten ostatni właśnie trochę nie siadł. Buta mi wciągnęło między szprychy. Podczas robienia cyrka jest po prostu taki nieraz efekt, że
że was po prostu sprężynuje. Jak robicie ten łuk, jesteście w trakcie robienia tego łuku i po prostu macie już za duży pion, to was po prostu to tak sprężynuje i wybija was z tego motocykla, więc to jest też słabe, ale staram się do tego jakoś przyzwyczaić. I to w sumie też niwelować. Zmieniam sobie punkt kamery i lecimy dalej, żeby was też nie zanudzić. No tak się nie da, tu jest po prostu za dużo patyków, ja to muszę zaraz posprzątać. Czas po prostu na zmianę miejscówki, bo i to już jest spalona. Coraz mniej wychodzi, no i policja przyjechała. Było sprawdzanie dokumencików, trzeźwości i tak dalej. Niestety mnie stąd wyprosili i muszę stąd odjechać. Więc lecimy sobie w inną miejscówkę, może trochę lepszą, może trochę gorszą. Nie mam pojęcia jeszcze nawet w jaką. Więc robimy szybkie przejście i lecimy. No dobra, to ja się stąd ulatniam w tym momencie, bo przyjechała policja, no i nie zrobiło się za ciekawie. Nie wiem czego, ale tak odzwyczaiłem się od robienia one handa. To jest oczywiście złe, bo ja byłem mistrzem w one handzie. Całe życie mi przed oczami przeleciało. Postuńcimy sobie coś trochę. Polecimy sobie zrobić parę fotek. Dobra, to ja się z wami na razie żegnam. A czy żegnam? Dla was to będzie 2 sekundy. Dla mnie to będzie jakieś pół godziny. I jak dojedziemy na miejsce, to odpalam z powrotem kamerę. Więc nie przewijajcie filmu i oglądajcie go do końca. I słuchajcie, słuchajcie tego. No tak. Fajny tu jest dźwięk. Tędy w lewo i tutaj. O, tam policja. O, spierdzielamy. Jadą za mną? Nie wiem, nie widać. O, super jesienna aura. Zrobimy sobie takiego małego lifehacka, że po prostu tam motocykl wprowadzimy. Może tego nikt nie uzna jako jakąś taką wielką rzecz. W parku obowiązuje zakaz jazdy autem, jazdy motorem, jazdy rowerem, spożywania alkoholu, palenia ogniska, depania trawników, święcenia, wprowadzania psów, hałasowania. No i super, ja nie mam motora, to jest motocykl, więc teoretycznie mógłbym nawet tu wjechać, ale po co sobie robić pod górkę. Ciągamy aparat. Szybka zmiana obiektywu. Słucham? A jeżdżę? Dobra mordy, to ja się w sumie już mogę z wami tu pożegnać. Porobiłem sobie parę foteczek motocykla, oczywiście tutaj motocykl wprowadziłem, żeby nie było jakiegoś większego przypału. Myślę sobie jeszcze nad jedną fotką tutaj w tej alejce, bo nawet jest spoko. Trochę dzisiaj pojeździliśmy, te kilka godzin, trochę tam nowego skilla myślę, że na pewno wpadło. Zostawcie łapeczkę, subika i komentarzyk. Ja się z wami żegnam, następny odcinek w piątek. I... No, tyle, no. No co, siema.
Thank you.